Feliks Dzierżyński urodził się w 1877 roku w polskiej rodzinie szlacheckiej w Puszczyna Libockiej. Nie udało mu się ukończyć gimnazjum w Wilnie, ponieważ nie nauczył się w porę języka rosyjskiego. Oblał w związku z tym maturę. Pierwszą klasę w ogóle powtarzał. Nie przeszkadzało mu to tłumaczyć poezji Puszkina i Lermontowa na polski. Był postacią wielowymiarową, z jednej strony litewskim socjalistą, z drugiej strony rosyjskim komunistą, z trzeciej strony żeniąc się z socjalistyczną działaczką żydowską wziął ślub w katolickim kościele. Był kandydatem na ministra komunistycznego rządu polskiego w komitecie, który maszerował za Armią Czerwoną w 20 roku na Warszawę. W 1926 roku w czasie posiedzenia Komitetu Centralnego Partii Bolszewików w Moskwie dostał zawału serca. Zabrano go do mieszkania, gdzie po paru godzinach zmarł. Nie wiemy ani co go tak naprawdę poruszyło w czasie posiedzenia tego komitetu, ani czy naprawdę próbowano go później ratować. Ale nie przeszkadza to temu, że w rodzinie był czarną owcą. Jego starszy brat Władysław był oficerem służby stałej Wojska Polskiego, zamordowanym przez Niemców w pokazowej egzekucji publicznej jako zakładnik. Drugi z braci Kazimierz był żołnierzem Armii Krajowej, zamordowanym przez Niemców w czasie pacyfikacji Puszczyna Libockiej. Siostra Aldona, żołnierz Armii Krajowej, po wojnie próbowała wyciągnąć z więzienia generała Fildorfa Nila, interweniując u Bolesława Bieruta, posługując się nazwiskiem Dzierżyńska. To niestety się nie udało, ale już mecenasa Siłę Nowickiego skazanego na karę śmierci z więzienia w ten sposób udało się wydobyć. Nie znamy pojęcia, mówił tak.